Cześć, z tej strony Michał Jan i zapraszam Was na drugą część komentarza, czy drugi komentarz do roku 1962. O, masz się w paprocie. Mam nadzieję, że klęszy na łapie. Takie wysokie dosyć. No, będę musiał się później obejrzeć, a przy okazji będzie bolało, bo na dole są pokrzywy. Może niedobrą ścieżkę wybrałem. Dobra, ale pomijmy moje nieudogodnienia i przejdźmy do tego, o czym chciałem dzisiaj opowiedzieć. Otóż trzy rzeczy, jak zwykle. Pierwsza rzecz, to tak się składa, że jak pierwsi astronauci amerykańscy latali w kosmos, to tak się składa, że za oknami widzieli pewne białe świetliki, gwiazdki, rozbłyski, iskry, różnie to nazywali. Była pewna zagadka, czym to mogło być, skąd się to brało. Ostatecznie wyszło na to, że były to kryształki lodu, które odłupywały się właśnie, które powstawały po samych wydechach, po samych oparach właśnie z pojazdu. Ale to też nie były jedyne, nie były to jedyne cząsteczki, które latały dookoła, bo astronauci mieli też problem z innymi rzeczami, między innymi przy przekraczaniu pasów Van Allena pojawiały się w oczach, widzieli rozbłyski, czyli to były potężne jony uderzające w siatkówkę. Chyba siatkówkę chyba odbiera sygnały świetlne, czy jak to ładnie nazwać. Dodatkowo jeszcze był problem z wybieraniem jedzenia dla astronautów. Raz jeden z astronautów, nie pamiętam przy której misji, przymycił na pokład kanapki z stekiem czy z czymś tam innym. Problem był taki, że nakruszyli strasznie się astronauci i okruszki nie opadają w bezprzeciążeniowych warunkach, więc mieli problem, że te okruszki latały wszędzie, usiadały się na wszystkim i było ryzyko, że powpadają tam, gdzie nie trzeba i może dojść do jakichś spięć, spaleń czy czego jeszcze innego. No i jeszcze kolejna rzecz to, że ze względu na początkowy brak zarządzania wilgotnością w kapsule, to też bardzo mocno sypał się astronautom łupież z głów. I to był kolejny problem, że łupież też obsadzał się na wszystkim, przesłaniał przyrządy. Ogólnie rzecz biorąc, siedziało się tam jak w piasku, więc musiałem to dopracować. Więc to mniej więcej o cząstkach, o okruchach, które latały pierwszym astronautom po kapsułach. Kolejna rzecz, to powiedzmy, że w ramach kapsuł trochę. Zanim wyjdę na zmieszkane tereny, sobie tutaj jeszcze pokrążę chwilę. Kolejna rzecz to jeszcze zarówno kapsuły, jak i w ogóle sondy miały jeden problem w kosmosie. Otóż jak tutaj jestem, ja czuję na sobie wiatr i czuję, że ten wiatr jest minimalnie chłodny, z drugiej strony słońce mnie grzeje, więc jestem w miarę w równowadze. No ale teraz jest problem, jak jesteśmy w kosmosie, bo słońce grzeje, ale nie ma powietrza, któremu możemy oddawać ciepło. Ogólnie rzecz biorąc, zarządzanie ciepłem to jest tragedia, jak jesteśmy na orbicie. I to właśnie był problem między innymi dla pierwszych astronautów, że albo się przegrzewali, albo im za zimno było, nie mogli spać, bo musieli cały czas kontrolować systemy grzania i wychładzania i tak dalej. Tak. I problem był też taki, że ze względu na chłodzenie elektroniki sondy, ojej, mam nadzieję, że wiatr nie będzie mnie zagłuszał, ze względu na chłodzenie elektroniki, masz się raz, musiała być też atmosfera w sondach. Bez atmosfery niestety elektronika nie miałaby jak się składać, przegrzewałaby się i uszkadzała. Dlatego często sondy były dociążane właśnie przez ten nadmiar jeszcze atmosfery, która miała służyć do chłodzenia. Poza tym, czyli właśnie o problemach z grzaniem, chłodzeniem i
dopiero po parunastu latach rozwoju technologii udało się jakoś to dopracować, że w końcu pojawiały się pierwsze sondy, które były w stanie pracować w pełni w próżni. Nie trzeba było wozić ze sobą nadmiaru gazu, żeby utrzymywać tam ekwilibrium temperaturowe. O czym ja chciałem jeszcze powiedzieć? Miałem jakiś inny temat jeszcze do powiedzenia i oczywiście zapomniałem. O, już mam co to miało być za temat. Otóż utrzymywanie nastawienia w czasie lotu. W jaki sposób utrzymywano, tak jak my utrzymujemy jakiś kierunek i jakoś tam się poruszamy w jakimś układzie odniesienia, w jaki sposób utrzymywało to czy sondy, czy załogowe statki, czy pojazdy. Otóż wyznaczano kierunek charakterystyczny. To, na czym skupiało się kamerami czy czymkolwiek innymi, jakimiś innymi sensorami, skupiała się sonda, skupiał się statek, skupiał się pojazd załogowy, czyli na przykład na Słońcu. Więc celowaliśmy na Słońce, bądź widzieliśmy, gdzie jest Słońce, namierzaliśmy, więc mamy kierunek, potrzebujemy jeszcze obrotu i wtedy wyznaczono jakiś drugi obiekt, na przykład względem Ziemi się obracano, względem Wegi, może jakichś innych gwiazd, może Księżyca. I w ten sposób, znając położenie ich w rzeczywistości i znając ich teoretyczne położenie, byliśmy w stanie wyznaczyć swoją orientację i dzięki temu właśnie byliśmy w stanie przykładowo powiedzieć, że dobra, teraz będziemy się poruszali tak i tak z dala od Księżyca, wiedząc gdzie jesteśmy na orbicie, znając naszą prędkość poruszania, byliśmy w stanie określić, ok, w tę stronę będzie kierunek, są zwrot przeciwny do naszej prędkości, więc w ten sposób będziemy hamowali, czy też obniżali naszą orbitę. Czyli na podstawie właśnie charakterystycznych punktów, takich jak Słońce, jak gwiazdy, właśnie gwiazda Vega była często wykorzystywanym punktem odniesienia z tego, co kojarzę. Ziemia była wykorzystywana czy w postaci jako samego światła, czy może w postaci fal radiowych o specyficznej częstotliwości, które były wysyłane. Księżyc również mógł być wykorzystywany, zwłaszcza jeżeli mieliśmy jakiś lądownik księżycowy, to warto było namierzyć, z której strony jest powierzchnia księżyca. I to był wtedy nasz wektor, nasz kierunek góra-dół. I potem namierzamy jakikolwiek inny obiekt, wobec którego ustawimy swoją rotację. W ten sposób jesteśmy w stanie w pełni ustalić, jak jesteśmy ustawieni w przestrzeni. I to właściwie na tyle. Nie jestem pewien, czy już teraz, czy od kolejnego odcinka. Nie wiem, chyba teraz były odcinki z tym, jak się męczę z ustawianiem przechwytu atmosferycznego na Wenus i analogicznie chyba teraz będzie z przechwytem na Marsa. To będzie akurat znacznie mniejsze czasowo i będzie może nie oszukanie, ale bardzo naciąganie, bo nie będę chował w ogóle paneli słonecznych przy wchłodzeniu atmosferycznym i będę po prostu liczył na to, że mi się nie zerwą. Ale na Marsie jest o wiele rzadsza atmosfera i też wchodzimy tam ze względu na mniejszą grawitację Marsa z o wiele mniejszą prędkością, więc panele słoneczne, jeżeli dobrze trafimy, to dadzą radę. Tak, i myślę, że co nieco o powrotach atmosferycznych, myślę, że opowiem w trzecim komentarzu. Mam nadzieję, że się wyrobię ponownie, co ponownie, no teraz będę miał, tu już parę razy chyba wspominałem, od groma roboty i tak, korzystam sobie z krótkich momentów, kiedy wracam z pracy, jestem tuż przed swoim miejscem zamieszkania, mam parę kroków, ale zaraz zaczynają się obszary zamieszkałe, więc myślę, że tutaj zakończę. Będę życzył Wam wszystkim miłego dnia.